Szanowny Panie, Szanowni Panowie, oświadczenie komunikacji. Bardzo proszę Pan Grzegorz Stanowy, potem Pani Teodozja Majeszewska, czy ktoś jeszcze? Pan Bogusław Kośmider. Szanowni Państwo, w przyszły czwartek o 16 będzie spotkanie Zespołu Roboczego Komisji Planowania Przestrzennego. To jest jedyny termin, który udało się uzgodnić z Panią Poseł Kotarką, na którym będzie prezentacja wstępnego projektu studium. Także jak ktoś Państwa jest zainteresowanych, to zapraszam o godzinie 16 w czwartek, sala portretowa. To spotkanie ma, to jest nie komisja, tylko zespół stricte dla radnych miasta, także jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, jak wyglądają prace nad tym wstępnym projektem, jak, bo to jest jeszcze wyłożenie, także zapraszam na czwartek na 16 sala portretowa. Bardzo proszę Pani Teodorze Aliszewska. Pani doktor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po tak ciężkim dniu wydaje mi się, że wszystkim nam należy się odrobina życzliwości i duża dawka dumy. Życzliwości dlatego, że nasz przesympatyczny kolega Janusz ma dzisiaj imieniny. Z całego serca to w swoim własnym imieniu składam mu najpiękniejsze życzenia imieninowe. Myślę, że jest osobowością nietulinkową i większość z Państwa na tej sali też dobrze mu życzy. A porcja dumy u mnie, jak zawsze staram się podkreślać to, co dla mojego miasta i dla mnie jako krakowskiej baby jest okazją do dumy. Otóż w pięknej scenerii Placu Matejki w czasie podniosłej uroczystości Święta Niepodległości z rąk Pana Wojewody Jerzego Millera, przyznany przez prezydenta naszego kraju, Bronisława Komorowskiego, odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi przyjęła Pani Wiceprezydent naszego miasta, Pani Elżbieta Koterba. Serdecznie Pani Wiceprezydent, gratuluję. Dziękuję bardzo. Do życzenia również dołączam Januszu i ja. Dlatego mi dzisiaj nie dostałeś stare świnki, bo tak kilka razy Cię ostrzegałem. Bardzo proszę Pan Bogusław Kośmider. Nie. Bardzo proszę Pan Stanisław. Ja jako członek Komisji Mienia oczywiście dołączam się też do tych życzeń, ale proszę, żeby Pana Przewodniczącego wyprowadził na wszystkich zasadę podobną, że pamiętamy o imieniach wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę Pan Przewodniczący. Staram się pamiętać i staram się kupować kartki swoich pieniędzy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę Pan Janusz Pajo. Przewodniczący, wszyscy moi drodzy radni, bardzo serdecznie dziękuję za te wyrazy sympatii i życzliwości, które dzisiaj od was otrzymałem. Czuję się wzruszony i dziękuję bardzo za pamięć. To było dla mnie dzisiaj duże wydarzenie, za co serdecznie dziękuję. Świnka ci jeszcze przyjdzie do nas. Bardzo proszę, Pan Grzegorz Stanowy. Jeśli mowa o takich miłych akcentach, to warto też wspomnieć, że w zeszłym tygodniu nowe zadania strony na Bogdana Smoka został dzieckiem. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, zamykam obrady 61. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Sprawdzenie obecności. Prosimy o listę.
Poprosimy o listę obecności. Sprawdzimy. Czy jesteście Państwo? Jedziemy, jedziemy. Pani Ania Prokop-Staszewska, nieobecna w sprawiedliwie. Pani Agata Tatara, nieobecna w sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Będę.